kluczem z pewnością jest tekst Jana Kochanowskiego, pieśń świętojańska o Sobótce, na której się budowało przesiedlenie i którą się inspirowało. Są tam teksty Kochanowskiego, są konkretne historie konkretnych kobiet. Do tych historii kobiet z okresu renesansu i też przedchrześcijańskiego okresu, bo Kochanowski nawiązuje do mitu greckiego, dobudowałyśmy monologi kobiet współczesnych. U mnie dobrze, wiesz? Jestem już kierowniczką działu. Mam dużo obowiązków. Właśnie pracuję nad projektem ze Stanami. Cały dzień telefony, spotkania z vendorami. Właśnie zrobiłam dodatkowy kurs menedżerski, a za tydzień wyjeżdżam na warsztaty do Paryża. Nie jestem zmęczona. Może odrobinę. Ale wiesz co? Jest dokładnie tak, jak chciałam. Nie jadę na wakacje, nie mam na to czasu. Co z tym? Strasznie dasz, bo z tym nie rozwoliło. Jurka okropnie przybyła. Ja nie mam pojęcia, po co ona puszcza zdjęcie na Instagramie. Zdjęłam na mieszkanie na pewno. Z ogromnymi oknami i z pomarańczowymi kolanami. Jest to przemieszany kolaż różnych historii kobiecych z różnych epok, z różnych czasów. Mało tego, jest tutaj dużo, jest tu dużo symboli ludowych, symboli związanych z pierwotnością, z duchowością, z religijnością Słowian ogólnie, bo nie chciałyśmy się zamykać tylko na Polaków, dlatego pojawiły się piosenki ukraińskie, piosenki białoruskie, zjawili się bogowie pogańscy, zjawili się bogowie chrześcijańscy, znaczy Bóg chrześcijański. Wszystkie te sceny, wszystkie monologi stopniowaliśmy od najlżejszego, od najbardziej takiego pospolitego, tak bym to nazwała, do najtrudniejszego. I mamy pytanie o to, kim jestem, jako kobieta, jako człowiek, jako dziewczyna, poprzez odrzuconą pierwszą miłość, tak bezpośrednio przecież związaną z nocą sobótkową, o której mówimy, o nocy Iwana Kupały, nocy przesilenia letniego. I później przechodzimy przez kolejne monologi, aż do monologu o zabójstwie własnego dziecka. I potraktowałyśmy noc sobótkową jako noc, kiedy można właśnie przesilić wszystko to, co jest najtrudniejsze, najcięższe, przesilić błędy czasem, przesilić pewnie gniew, pewnie pożądanie, po to, żeby się oczyścić, żeby zacząć od nowa. Dlatego się pojawia na końcu postać ta pozytywna, ta, która modli się o pokój, modli się o dobro, modli się o dary dla wszystkich ludzi wokół i tworzy, i przypomina, i tworzy dom, właśnie wspólnotę z innymi kobietami, ze wszystkimi ludźmi. Thank you.
zależało nam, żeby pokazać, jak różne są kobiety. Dlatego są ubrane we współczesne rzeczy, ale symbolizujące, przypominające różne style, różne epoki, różne światy, nawet we współczesnym świecie, tak? I myślę, że to jest jakiś pewien też klucz o to, że one wszystkie, niezależnie od tego, jak są różne, łączą się w tym, że każda przeżywa coś trudnego. I ważne jest to, że one są od początku do końca razem. To znaczy, że każda jest w stanie zrozumieć inną i być przy niej. Chwała Bogu, że te kraje niosą inne obyczaje. Ani w Polsce jako żywy zjawiły się takie dzieci.